Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Simsów na moim kanale. Dzisiaj powracamy sobie do seryjki, w której już w sumie dawno nie byłam, czyli Bez kasy, ale na bogato, i to jest właśnie ta rodzinka młodsza, że tak powiem, ponieważ mamy Elzę oraz jej Bachornię. Nie chciałam zaglądać do Jessiki, ponieważ w sumie mamy ją tutaj. O dziwo w ogóle przyszła, w ogóle jakaś jest impreza i ja nie wiem, o co chodzi. Ja sobie nie przypominałam tych ostatnich odcinków, tutaj leją się po mordach i tak. No ogólnie jakaś taka katastrofa tu się tam szykuje. Nie jestem u Jessiki, dlatego że, jak dobrze wiecie, mroczny kosiarz mi już działa w grze. A jak ostatnio byłam u Jessiki, to jeszcze tego mrocznego kosiarza nie było, a ona już jest bardzo leciwa, więc prawdopodobnie pewnie zostanie mi tylko u niej rozgrywka, tak jakby jednoodcinkowa, góra dwuodcinkowa i chyba się już z nią będziemy żegnać. Teoretycznie mogłabym to zrobić, żeby mieć tak jakby to wszystko z głowy, ale w praktyce no warto by było tą rodzinę odwiedzić, bo naprawdę ja nie wiem, co tu się odwala. Nie mam bladego pojęcia, ale mam takie przebłyski, bo mianowicie ostatnio byłam u tej rodziny. W ogóle tak, dokładnie. Ja tutaj robiłam jakiś szachermacher, ponieważ w ogóle nie wiem dlaczego, nie wiem czemu, nie wiem po co. Nagrywałam, jak dobrze pamiętacie, te cutscenki pingwinowe właśnie tutaj. I z czego widzę, to musiałam chyba zerwać Elzą z tym kolesiem, co ona była z nim zaręczona, tylko na poczet tego, żeby mogła się z pingwinem spiknąć, czy co, no nie wiem, w każdym razie nie dość, że mnie tutaj dawno nie było, to jeszcze nagmatwałam sobie bardziej, no dobra, no w każdym razie zebrać swoje wszystkie myśli. Okej, dobra. To będzie przypomnienie i dla was, i dla mnie, że bez kasy, ale na bogato challenge polega na tym, że nie pracujemy, nie zdobywamy umiejętności, jesteśmy strasznie leniwymi bułami. Jedyne co, to właśnie spieniężamy jakieś prezenty za randki marzeń i dzięki temu możemy się utrzymać. Tylko utrzymanie polega na tym, że po prostu kupujemy sobie do naszej speluny super przedmioty, a tak w praktyce to dalej biedujemy. Okej, dobra. Nie wiem, czemu ona ma jeden punkt gotowania, to jest sprzeczne z naszym challenge'em, ale już dobra, darujmy jej. Prawdopodobnie pewnie nabyła ten punkt umiejętności za nastolatka czy coś i nawet nie zauważyłam. Także będę taka szczodra i hojna i ci to zostawię. No i z czego wiem, w ogóle tu jest ciekawa sprawa, bo ten ziomek jest w ciąży. I teraz to będzie moja głupota prawdopodobnie. Znaczy ja zawsze jestem głupia, tylko ogólnie nie odróżniam tego, bo on jest w ciąży, tak? I on, tu jest nasza Jessie. Tu jest Elza i to jest on. I on będzie mieć dziecko. Czyli w rezultacie to będzie czwarte czy trzecie pokolenie. Czy Jessica, którą sobie stworzyłam, mogę nazwać pierwszym pokoleniem? Czy ona jest po prostu pokoleniem zero? Zawsze mi się to myli i jestem z tego głupia. No w każdym razie prawdopodobnie w tym odcinku już pierwsze pokolenie, czy teraz to się już w ogóle pogmatwałam, kolejne pokolenie zagości u nas w domu Elzy. I co ciekawe, ona jest też jeszcze strasznie młoda, więc no jakby jej się udało zajść w ciążę, to by było ekstra. Widzę, że ona chyba tutaj planuje nawet z kimś zajść w ciążę. Getin, dokładnie. Chyba tutaj przerwałam ACR-kowi pracę podczas wychodzenia z parceli. No dobra, no to co? To lecimy z tym w gównem. Naprawdę. Wybrałam bez kasy, ale na bogato. Ponieważ uznałam, że muszę się trochę oczyścić z brudu, który stworzyłam ostatnio robiąc to zgrillowanych dzieci challenge. I uznałam, że muszę odpocząć od zgrillowanych dzieci. Dzisiaj będą tylko mocno nieszczęśliwe dzieci. Bo chyba jeszcze nie dodałam, oprócz tego właśnie, że randkujemy. No to właśnie dzięki temu, że moja simka, a teraz jeszcze mój sim, dużo randkują, to właśnie taką opcją negatywną dla nich jest to, że podczas randki mogą zajść w ciążę. No i w sumie te dzieci... Jakie w ogóle mordy one mają?
O, te dzieci są skazane same na siebie i tu jest taki Jackass. Albo przeżyją i dożyją wieku nastoletniego, albo klops, albo... Nie, ja nie mogę na te dzieci padł. Nie, ten jest fajny w ogóle. Bo mi jest ich szkoda. I w rezultacie myślę, że będę właśnie chciała ich wszystkich uratować, ale no kurde, ile można tych dzieci ratować, jak to jest sprzeczne z challenge'em. Ten jest ładny. Nawet te kości policzkowe dziwaczne, które jako jedyne tak jakby nie współgrają z resztą, no są w jakiś tam sposób satysfakcjonujące. Dobra, jadę z tym. W ogóle. Tak, okej, ty, czekaj, to może być ten kolejny nasz gaszek. Chciałam, bo tak właśnie patrzyłam, że mieliśmy prawie 700 simoleonów i tak mówię, o, może wydamy coś na tą kasę na jakieś głupoty. A tutaj proszę bardzo, już nam, w ogóle jacy bogaci my jesteśmy, że lokaja wzięłam i wezwałam. Tutaj grubo było. Ogólnie to tak patrząc na to wszystko, tylko nie będzie nas stać, ale powiedzmy, że sobie będziemy robić powoli ogrodzenie naszego łóżeczka. O, no. Bo tutaj taka dziwna jakaś rzecz się zadziała, mianowicie łóżko jest w ogóle takie sobie samopas. Sobie po prostu stoi na podwórku i cieszy Michał, nie? Ale to po prostu to jest chyba specjalne łóżko dla tego naszego synalka, który no, po prostu w naturalny sposób nie może zachodzić w ciążę, więc musimy się wspomagać EasyBedem, co było w sumie dobrym rozwiązaniem. A no wiadomo, ja się tego super wyra nie pozbędę, także musimy mieć dwa łóżka na parceli. Aktualnie będziemy zbierać po prostu na dokończenie tego pokoju. O Jezu, nie ty, nie. Get in, no i co? Dobra, to może wam pomogę. Chociaż nie, poczekaj, bez randki to nie. Albo nie. Nie. Ten tutaj się do nas pcha, więc on będzie tak jakby... naszym kolejnym targetem, tym bardziej, że mamy jakąś chemię. Ja nie mam pojęcia, czy ja w ogóle z nim jakkolwiek się wcześniej z tym całym lokajem komunikowałam. Nie. No i w międzyczasie myślę, że w sumie ten też mógłby pójść na jakąś randkę, dwie randki challenge. W ogóle tutaj babka ich siedzi na dupie. Ach, matka całej patologii. Brianusz, w ogóle no, piękne imiona. Myślę, że zważywszy na to, że to jest facet i tak potrzebuje EasyBeda po to, aby się rozmnażać, to myślę, że może być biseksualny. Może po prostu brać wszystko, co się rusza. To chyba nie ma większego znaczenia. No w przypadku Elzy, no to musi być facet. Choć teoretycznie też by nie musiał być, no bo mamy EasyBeda, nie? No ale dobra, no chociaż niech ona powiedzmy będzie... Ciężko mi to prze... Nie, nie przejdzie mi to w ogóle. Dobra, postaram się. Przez gardło. Będzie normalna w tej rodzinie? Dobra, halo, ej, bo ja nie widzę waszych potrzeb. Wystrój, ale macie zawsze brzydki wystrój. Nie przywykliście do tego jeszcze? O, jest chętny, mordo! Kurde, mam nadzieję, że nam da coś za randkę. Co on taki jest? Ej, nie. Ej, temu też się ten podoba. Kurde, w ogóle przez przypadek dwóch kamerdynerów wzięłam i zagadałam. Dobra, ej, ciekawe, czy on pójdzie na randkę. Poczekaj, też mamy jakąś chemię w ogóle z dupy. On ma w ogóle jakieś perki? Z okazji tego, że ma romansowanie, dałam mu perki, okej. Okay. Może być. Schlebiaj, podziwiaj, ble, ble. No, i zaraz. Ja się nie mogę skupić, bo mam dwie randki challenge. Ja nie wiem, na kim mam. Powiedz dowcip, podziwiaj, okej. Okay. No i od razu może jedziemy z flirtowankiem i tak dalej. Nie pieścimy się w tańcu, nie. Tutaj musimy zarabiać pieniążki. Jeszcze na twojego wnuka. Masz na oko... Co? No, mogę jej to spełnić. Mogę. W ogóle fajnie, że na randce z kamerdynerem myśli o Mirosławie Landgrabie. To jest tak bardzo karynowate, że zakochałam się chyba w tym. Jednak nie mają tej chemii zanadto. Coś im to nie wchodzi. No, biorąc się nad przyjaźń, nie chcę. Kurde, no w sumie to się nie dziwię. Ciężarny nastolatek. No, ja też bym do niego raczej nie podrywała. Ale no, to są Simsy z drugiej strony. No dobra, spróbujmy chociaż. Jak będzie świetna randka, to może nam przyniesie jakieś barachło za 300 simoleonów, także może będzie fajnie. Tutaj z kolei już to wygląda o wiele lepiej. Możemy się pocałować, cmoknąć. Jest okej. Okay. Jest really okej. Okay.
Zakłódkowałam jej to, a jakie jest jej pragnienie? A, no to w sumie na jedno wyjdzie. Dobra, to ja biorę jej tego Mirosława, bo to będzie w sumie łatwy łup na to, żeby jej trochę staty polepszyć. Staty emocjonalne życia w tym gównie. No a tutaj dalej coś nie lata, no. W ogóle, czy ty zarywasz do... Uff, nie? To nie jest przydupa z twojej starej? Albo ja go nie... A, nie. Wow, szacun. Szacun, Shrek. O, kręci go ktoś bez pracy. A nie, nie kręci go ktoś bez pracy. A, tu jest mało lat. No przyjmijmy, że... Przyjmijmy, że no, bycie uczniem to też praca. Aha. A on nie lubi kogoś bez pracy, ale sam nie pracuje. Ej, takie to życie w tym naszym wariatkowie. No okej, okay, tutaj jest naprawdę fajnie. Jestem w ogóle ciekawa, za ile ten cielak rodzi. To by było mi bardzo potrzebne do, nie wiem, do strzelenia sobie w łeb. Dlaczego katastrofa? On zaraz rodzi, ty. On jeszcze na tej randce może urodzi przy odrobinie szczęścia. Ale czemu katastrofa? Co się stało? Tam się cały czas jak coś leje. No, katastrofa. Tutaj wszyscy, proszę bardzo, jak sobie fajnie siedzą i sobie grzeją dupki i se gadają. No, niesprawiedliwość moim zdaniem. Ale nie, no definitywnie... O, pingwin nie chce być zombie. No kurde, pingwin, mordo. Ech. No weźcie, kurczę, no. W ogóle grat pada, może komuś spadnie na ryj. Poczekajcie, może zrobimy taką selekcję naturalną. Chociaż nie, poczekajcie, bo on ma jakieś ambicje. W ogóle jest w szkole prywatnej? Oj, coś mnie dużo ominęło. Ale ten, nie, też on odrabia. Obydwoje odrabiają lekcje. Chciałam, żeby ktoś wyszedł na dwór i może komuś to spadnie na łeb, ten grat. W ogóle chyba nigdy nie spotkałam się z taką śmiercią u mnie w Simsach. Tak samo jak przez muchy. No ale przez muchy to niby mit, który ostatnio został obalony na pomidorsach Merty, że naprawdę da się. Myślę, że kiedyś wypróbuję to w swojej rozgrywce, ale może nie teraz. Ale dlaczego prawdziwy nie wypał? Jak mnie ta gra wkurza? No miałam się zrelaksować po grillowaniu dzieci. Teraz mam ochotę ich wszystkich zgrillować. No nie, jeszcze Jessica se idzie, bo jej się chce srać. No mamy ładny kibel. Ojejku, nie umiem w tą nową kamerę. Mamy nowy kibel, nawet jeszcze nie obsrany. Jest czyściutki, nie ma nawet tej opcji wyczyść, czyli jest piękny. No i jej się nie podoba, no woli srać w swoim toj-toju przenośnym. No, świetna randka z lokajem, super, to mnie bardzo cieszy. A tutaj? Halo, chłopaczki! A ten się zmywa powoli. Chyba coś czuję, że temu młodemu powoli ten... wody płodowe odchodzą, bo on w sumie... Ciąża u Simów trwa 75 godzin? Żebym jakieś głupoty nie powiedziała. Ale wydaje mi się, że maksymalnie 76, nie może być więcej. No, już mamy gorące pocałunki. No, tutaj zaraz będzie... Ona jest w ciąży, czy ona jest taka gruba zaraz? Ale chyba jest gruba. Prawdziwy nie wypał. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Boże, to dziecko. Ej, on rodzi już. No, za takie coś to musi być świetna randka, ziomuś. A poczekaj, bo ja chyba nie wyłączyłam podglądu wydarzeń specjalnych. Nie chcę tego oglądać. Oj, nie zamieszałam smoczkiem. Nie no i kolejny chłopiec, no niech was szlak wszystkich trafi. No właśnie, ja też takiego facepalma mam ochotę zrobić jak te bachory. No kolejny, po co mi kolejny chłopiec? To jest jakieś przekleństwo tej Elzy. Aż cię z tej okazji nazwę, nie wiem. Belzebub. Nie umiem pisać. No. No i dobra, no i piękne, no. Mamy jakiś kojec? Mamy nawet kojec, wow. O, ten się cieszy, no to chcesz być przyszywanym tatusiem na chwilę, dawaj. A w ogóle z kim on ma tego bachora, to też jest całkiem... Niby wyskoczyło w chmurce, ale nie czytałam. Jakąś Alizą Cymbaum. No to teraz czas na bazylekę, ale nie mamy w ogóle chemii. Ci jak się świetnie bawią, ty. Jesteś zadowolona z tego, że zostałaś babką? Boże, Jessica już jest prababką. Niesamowite.
Ach, szybko narodziny wnuka przyćmiły gorące pocałunki z tym, z kamerdynerem, także luz. Okej, myślę, że możemy, już jest miłość teoretycznie, także myślę, że możemy spróbować zaprosić Sima Bronisław, no bo tutaj to chyba kaplica definitywna, oni się nie dogadają, nie wiem o co chodzi. Też są przyjaciółmi, więc teoretycznie, ale, więc teoretycznie, oj, dziecko nam jakieś tam zasłabło, ale to mamy tyle tych chłopczyków, że spokojnie. Jak jednego zabierze opieka, czy więcej, to się nic nie stanie. No nie, no dupa, no ja nie wiem, o co ho między wami, Alku. Dobra, dupie. To dziecko dalej coś płacze. Gorące pocałunki możemy tylko... Nie. O, jest. Jehe? Oby tylko z dzieckiem. Ja potrzebuję tutaj córeczki. Ale melodyjki nie było, więc albo się coś zesrało, albo nie jest w ciąży. Jakoś mnie to nie dziwi. Jezu, nawet nie będzie świetnej randki, tylko non stop będą się klepać po tych swoich plecach. No nie, to nie ma sensu najmniejszego. Mamy tutaj niby jeszcze 3 godziny randki, aż to chyba nie jest potrzebne. No, jeszcze se poszedł. No ale chociaż dobrze się bawił na tej randce, to jest nawet całkiem przyjemne. Jest godzina 3 nad ranem, więc nikogo nie zaprosimy nowego na parcelę. Nawet o dziwo nie jest jakiś taki strasznie zmęczony. Może porozmawiaj sobie z Mikołajem na czacie, a ty... Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może się uda, albo się nie uda. No dobra. I tak najprawdopodobniej tylko Szurek przeżyje wizytę opieki społecznej. Chociaż ci też mają szansę. Ejże. Kurde. Nie no, z braku higieny i snu to chyba opieka nie zabiera. Tutaj też jest tylko higiena. Podejrzewam, że lokaj szybko przyjdzie z rana, więc może ogarnie te parholce. No właśnie, i tak jak wcześniej powiedziałam, zaprzeczam swoim challenge'om, nie? Bo tak, które dziecko przetrwa, to przetrwa, które nie, to nie, a potem i tak chcę, żeby jak najwięcej przetrwało, ale... Ale nie, ty definitywnie możesz zostać zabrany. Czy to jeszcze elf? Czy już ogr? Teraz chcę się zaręczyć z nim, Mirosław. No to możemy sobie do Mirosława uderzać z samego rana. Czemu wy płakacie na ten wystrój? A ten co się... Nie. Masz olać to dziecko. To dziecko ma sobie samo radzić. Jakiś w ogóle tutaj tort zbagowany. Myślę, że muszę ci podać galaretkę. Nie, 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 nie. Coś, czego... Mamy kasę w ogóle na jakiś ten... Podaj jedzenie, na jakieś jedzenie nas jest stać? Nie. No to szybkie danie. Halo, Bachor, przestań. Bachor, sabotażysta, weź się przesuń z tej lodówki. Wiem, że jesteś głodny, ale twoja mama jest bardziej głodna. No. No i pięknie. No. Dobra, daję ta. Regenerować siły przed kolejnym dniem randkowania. Bardzo proszę. Nie płacz, będzie jeszcze gorzej. Ten to pomułeczka. On jest Szrek? No to chyba on powinien być Szrek. Ale jest Quasimodo, więc w sumie na jedno wyszło. O Boże, zwyrolska jest ta seria. Czemu jakoś, nie wiem, nie potrafię niczego normalnego w Simsach tworzyć? A czemu ona w ogóle... Ma głód na maksy i jeszcze do wpierdziela. Ona zaraz mi zgrubnie strasznie. Zostaw. Zostaw. Może ci kiedyś kupię... nie kupię ci maszyny do ćwiczeń, bo wtedy uzyskasz płód kondycji. No cóż, no to musisz być gruba jak twoja stara. No dobra, no kolejny dzień. Ona chce z Mirosławem się spotkać, także myślę, że możemy tutaj wywołać... O, zaproś NPC pingwin. Myślę, że możemy w sumie... Potem z tego spróbować to wykonać, ale najpierw no, Mirosław jest przede wszystkim tutaj obiektem najbardziej pożądanym. W ogóle, o ile dobrze się nie mylę, to jest twój stary, dokładnie. To przy okazji może pokażesz mu wnuka. No i co? O, mamy ten. Okej, mam pieniędzy. Ten jest wściekły za ten romans z pingwinem.
Co się z wami dzieje? Okej, no kurde. To powitaj Mirosław, a ten też potrzebuje znaleźć sobie kogoś nowego. Kogo ty znasz w ogóle, dobry ziomeczku? Tego Hanselma. W sumie czemu, nie? Możemy spróbować. No, przejdź, lokaj. Nie znam żadnej osoby. Jak nie znasz żadnej osoby? Dobra. Wild Child nie podlega temu. O, no, to on też zna pingwina, piękna sprawa. Ale może ten najpierw zaproś go. O, no i dobra, i podwójna challenge randeczka znowuż. Piękne. Ona chce się w nim zakochać. No to nie będzie zbyt ciężkie, bo są w bardzo dobrych relacjach. Coś, nie, coś o czym chyba nie pamiętam. Myślę, że chyba on troszeczkę jest wkurzony na nią za coś tam, ale za co? No dobra, tylko troszeczkę. Już mu przeszło. Dobra, obejmij. No i proszę. Łatwe punkty. Uwielbiam to. A jest ten gość? Jest, dobra. Powitaj go. Odstręcza mnie. Twój stary cię odstręcza. No może być, no. Sad but true. Okej. No mamy chemię. No nareszcie umówisz się ze mną, baby. Ty, oni już razem ten. Fraglesują. Pieść ma w ogóle. No niezłe jaja. Daj, dobra, no fajnie, fajnie. Teraz się pożygam od nich. Okej, to może sobie zaśpiewaj z nim razem. Co? Tutaj mamusia. Mamusia tutaj. Nie, dzwon. Chodziło mi o to, żeby zaśpiewała swój hymn pod tytułem Chodźmy razem do łóżeczka. Może zmajstrują jeszcze jedno dziecko. Byłoby śmiesznie. Mieć tylu partnerów i z jednym dwa razy wpaść. No ale... Nie przyłącz się. Nope, nope, nope. Okej, a ci jak tam? A ci srak. Dobra, pocałuj. Gorące pocałunki. No możemy coś mu tutaj tam spełnić tutaj, co ma. Na przykład prośbę... Prośbę, pragnienie o porozmawianiu. Mogą sobie nawet potańczyć. Czemu nie? Będę dzisiaj taka dobra i miła dla moich simów, ponieważ robię odkupienie za 100 zgrillowanych dzieci challenge. Także niech mają dzisiaj jak w raju. No pomijając te bachory. Ale w sumie jak póki lokaj jest, póki lokaj się do nas nie wypnie. Jezu, to dziecko w Easy będzie śpiące i marzące o Marlenie Otomanie. To będzie okej, okay, ale podejrzewam, że jak ktoś nam szybko nie przyniesie jakiegoś fanta za randkę marzeń, to będziemy mieć problem. Oho, i rachunki przyszły. Bardzo śmieszne. O, alimenty. No i no, zapomniałam. Cały czas zapominam o tym modzie na alimenty i teraz on jest piękny i go uwielbiam nad życie. Mam nadzieję, że ty, Shrek, też niedługo dostaniesz alimenty, swoją porcję alimentów i rachunki. Nie słyszałam melodyjki, ale w sumie przez to, że mam tak słabo wetknięte słuchawki do ucha. Ale znając życie, to pewnie nic się nie zadziało. Dzięki temu Easy Bedowi coś czuję, że... Tutaj Shrek będzie naszą nową klaczą rozpłodową, no bo tam chyba za pierwszym razem da się w ogóle zajść. Jakoś nie wiem, mam dzisiaj takie strasznie mgliste pojęcie o Simsach, za co przepraszam, ale no jakoś tak. Dawno sobie nie przypominałam tej serii i autonomicznie też mi się zapomniało i o Easy Bedzie. Na przykład jak on funkcjonuje w praktyce. O, już miłość, pięknie. Świetna randka, poczekaj. Dobra, to weź sobie tam jeszcze się z nim popieść. O, mamy coś do sprzedania. Mamy do sprzedania jakieś liściki. W ogóle mamy... mamy tą lampę Gina, to ciekawe. Ale czy ja widzę sens użycia tej lampy teraz? Nie wiem. Chyba nie. Gdyby było coś takiego, żeby można by było prosić Gina o superpłodność... To jak najbardziej, ale w tym przypadku to raczej chyba póki co będzie nam to zbędne. Oj, dzieciak się zaraz poszcza. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. To było najlepsze spotkanie. Och, ach. Dobra, Barbara w łóżku. A on nie może zajść w ciążę poprzez Easy Beda? Kurde, tego biednego bachora to z tego...
z jednego łóżka i potem z drugiego przeganiam. Biedny się nie może wyspać. Zaraz, jak ten Easy, to jak ten Wild Child w ogóle działa? No i się okazuje, że ja mam wszędzie braki w mózgu, no. Uriany! Dobra, bo chyba tutaj w Easy będzie, w normalnych okolicznościach byłoby postarać się Czemu on idzie? Czemu? Jeszcze z tobą nie skończyłam, wariacie. Mam to w dupie. Miej losową ilość dzieci. No. I fajno. I jest git. No, tyle w temacie. Ta nagle chce się ze wszystkimi oświadczać, ale też się nie chce z nikim oświadczać. No, bardzo mądrze Elza. Elza Mordo, widać, że no, kto cię urodził? Jessica 500+. A jej starym jest ten Piotr Otomana. Oj, ile ty masz w ogóle przyrodniego rodzeństwa, współczuję ci. Troszeczkę go masz. No, to widać, po kim ma taki łeb. Dobra, tego nie było. No. Bardzo bogate drzewko ogólnie. Elza nie może sobie na to pozwolić. Pieprzony mod na ten, na wysokie rachunki. No i zginiemy marnie. No już się cieszyłam, że mamy hajs. Wcale go nie mamy. To było złudzenie. Ej, dobra, ej, ale w sumie zaraz możemy zrobić imprezę urodzinową tych bąbelków. Bo tak będzie. I potem w sumie możemy se ten... Chcę zrobić jakąś jeszcze randkę z okazji urodzin. O, mamy tutaj jakąś kasę, dzięki ci, mordo. No. I tak to mniej więcej wygląda. Dobra. Jak już tą mikrofalówkę raz ruszyłam, potem drugi raz, teraz trzeci, to może u niej podejrzę. No, właśnie nie wydawało mi się, żeby była w ciąży. Szkoda. Odkąd mam tego ACR-a, to mi się wydaje, że strasznie mam jakąś zmniejszoną szansę na dziecko poprzez łóżko. Pewnie to można jakoś ustawić, ale po prostu jestem głupia i nie znam się na tym. Nie wiem, jak to zrobić. Pobieram mody i nie mam w ogóle świadomości, jak one działają. Nie? Można. A właśnie, w ogóle mieliśmy stawiać ścianę. Zapomniałam. Dzięki, Bachor, że mi przypomniałeś. Okej. Chyba będzie nas stać na całość. Teraz tylko jeszcze... Nie! On nie, na jedną ściankę nam nie starczy. No naprawdę. Jeszcze potem gorzej go zamuruje, ty. Dobrze, mam nadzieję, że do 18 nie dostaniemy jakiegoś nowego przypływu gotówki. To jeszcze się wykaraska na własne urodziny stamtąd. Ale Jondra, no. Dobra, czekamy na tą jumprezę. Ogólnie to sobie czas troszeczkę przyspieszę. Nie macie nic ciekawego w tym? Nie macie nic ciekawego w plecaczku. No, oprócz tej lampy. No, ale dobra, już nie będę tak cheatować. Bez przesady, to nie o to chodzi. Ten challenge ma być dla twardych, a nie dla miętkich. I co? O kurde, poczwórne urodziny. Ona stać na jedynie dwa torty. Na raty trzeba będzie to robić. Dobra, urządźmy imprezę przede wszystkim. Jeszcze browary by wypadało kupić. O nie. Tort urodzinowy czy browar? Tort urodzinowy czy browar? No jaka, że browar. Okej, dobra, weźmy to chłopczyki. Oj, tutaj browarix. A nie, stać nas. Takie tanie to? Zapomniałam, dobra. To będą dwa torty, a dwóch parchów się postarzę za pomocą tego. Eliminatora, przykro mi bardzo. Ej, co jest? Dlaczego nie możesz przejść? Urodziny. O, pingwina zaprosimy. Ciekawe, czy przyjdzie. Ej, tych wszystkich, z którymi masz serduszko, to przy okazji i ty poromansujesz, i twój synuś. W ogóle z Piotrem. Czemu? A, dobra, wiem, okej. Nie wszystkich możesz. No trudno, dobra. Tyle starczy. Kto to dzwoni? Ej, pingwin nawet przyjdzie, lol. Wyskoczyło mi, że każdy przyjdzie. Szrek, nie. Ne. Ej, pingwin, dawaj pingwin. Tylko żeby mi się granie wysrała przez tego pingwina. Jest autentycznie pingwin przyszedł. O lol.
Niesamowite. A czekaj. Dobra, to dajmy tak szybko, żeby go postarzyć jakiegoś z tych parchów. I ciekawe, czy on przyjdzie oglądać urodziny, skoro tutaj przyszedł ten. I serio wlezie do domu? Nie, aż taki inteligentny to nie jest. Chociaż? Nie. Trzeba byłoby mu pomóc. A ten serio naokoło tej chałupy idzie, żeby zdmuchnąć te świeczki. Ale Jess. Pingwin. No dobrze, że zajrzałeś, pingwin. Nie będę na przedmieście jechać. W sumie można by było, ale tutaj mamy do odwalenia parcie. Ile kurde urodzinksów. O, i Landgrab zajmuje się swoim wnuczkiem. Oh, sweet. Dobra. Kurde, browary tutaj robią w ogóle lepszą robotę niż ten. Niż urodziny Bachorni. A to się odpali w ogóle? Bo piła browara? Nie, szkoda. Dobra, weź się przekręć. No jesteś safe, gratulacje. Dobra. Nie będę ani trochę oryginalna w tym wszystkim, co robię. Każdy tutaj ma być spaczony w tej rodzinie i mieć pragnienie romansowania. Albo ewentualnie pogoni za dorosłością. Co nie mamy? To macie i ten. Macie ciasto. O-o. O-o, Lokaj się wkurzył. Nie konsolkę. No, ale on jest bezczelny po prostu. Najpierw nam coś zabiera, a potem hej, może spędzimy razem czas. A dobra, dawaj, mordo. Nie zabrał nam konsolki. A tego pawia nam chyba zabrał. Dobra, tam pawia to. Niech się wypcha tym pawiem. Co to jest? O mordo. O mordo. Powodzenia, jeszcze pragnienie romansowania. Jak mi przykro. Dobra, no to co? Mamy 7 simoleonów, także trochę lipa. Więc będziemy musieli dokładnie tak zrobić. O. Ktoś go w ogóle powinien wyjąć z tego kojca pierw. Dorastanie dorośli. Czy ktoś go wyjmie? Halo, Landgrab, tatusiu wszystkich dzieci moich. Weź tego Nike. Original imię. Dobra, widzę, że matka ma w dupie swoje dziecko. To w sumie normalne. Noś Nike'a, okej. Weź go wypieprz. I Rolex. I Rolexa. Weź Rolexa. Dobra, świetnie. I zostawcie te dzieci, macie ich nie ruszać. Nope. Ej, w ogóle impreza zaraz minie, ja nie rozwinęłam ani jednej randki, bo się skupiłam na tych bachorach najgorzej. Dorośnita, a ty se znajdź jakiegoś łupa. Teraz tak chcę w ogóle z tym lokajem zagadać. To jest całkiem spoko, ale chyba go nie zaprosiliśmy. A proszę, młody piwo wziął. A my co? Może z Jankiem? Okej, zapytaj, umówisz się ze mną. Ty też, mordo, nie próżnuj i też sobie wybierz tutaj kogoś. A może z tym ci pójdzie, chyba nie. A może z chłopciem? Zaraz, tutaj była jakaś taka ładna interakcja, weź podejdź. Podejdź! Ale podejdź! Piękne dziecko. Jak podrósł, to chyba nie wygląda aż tak źle. Dobra, wygląda źle, ale... Dobra, nieważne. Okej. Okay. Dobra, jesteś tutaj. To weź... Rozejrzyj się. I zaraz się dowiemy, co ty w ogóle oczekujesz od życia. Nie, też ci się, Jan, nie topisz, bo tak się nie da. Chociaż w sumie... nie, chyba nie można być na dwóch randkach. Jednocześnie. Jemu się ten najbardziej podoba. No dobrze, no spoko. Fajnie. Nike to jak to już dziecko. Jako małe dziecko Nike zdobywa poziom aspiracji zepsuty Bachor. No siema, no co wy się spodziewaliście, że tu będą szczęśliwe dzieci? Ha. Śmieszne bardzo. Ty normalnie jest zakochany w tym swoim wnuku. Nieźle, Miruś. Na szczęście to będzie szybkie. Ciekawe, czy jakieś dziecko z tego wyniknie. Pewnie nie. O, ten w końcu podrósł. No jest to, że romansowanie. Mordix, no. Czemu wy się jeszcze pytacie mnie o takie rzeczy? No weź. Dlaczego ty jesteś taki beznadziejny? Nie możesz nikogo wyrwać, no seryjnie. A,
Nawet nie możesz się z nim umówić na randkę. Bez sensu. Dobra, najważniejsze chociaż, że twoja matka jest zaradna i wie, co się robi i jak to się robi. Nudy w ogóle impreza. Były 4 urodziny, odwaliliśmy. Tutaj cały czas jakieś nowe romanse. Właśnie tutaj sobie piją te alkohole i jest fajnie. Nie wiem, coś mi się chyba zbagowało, mam takie wrażenie, bo nie wierzę, żeby to była zła impreza. Ja bym się świetnie na takiej bawiła. Dobra, może nie. A ten co odstręcza mnie? No ale co? No, ty robisz to samo. Przestań już być taki poprawny politycznie. No, on nie może z nikim romansować. On jest okropny. Natomiast może, ale... Kurde, strasznie wolno jej się tu nabija coś. Musimy mieć randkę marzeń. Tymczasem Bachor spierdzielaj stąd. O, teraz ten się z tym nie lubi. Czemu? Nie wiem. Ja nie wiedzieć, co ja tutaj kiedyś nakmić. No ile razy ja im przeklikałam te gorące pocałunki? No żygać się chce, przestańcie. No nie, jeszcze mi randkę psują. Dobra zabawa, że będzie gówniana przez nich. No przestańcie trzodę robić, Boże. Ratunku. Dobra zabawa, no o tyle. Szkoda, że żadnego hajsu się nie zdobywa. Ten i wszystkim się nad łbami świeci. Ten, że dobra. No w końcu mamusia dla was zrobiła coś pożytecznego. Ci z wrogami w ogóle wychodzą. Są wrogami. No Bachor. Które to? Które to tam śpi? Won mnie stąd. Idź se tam. I dupy nie zawracaj. Zastanawiam się, czy jak oni są nastolatkami, to czy może też ich wkręcić te całe romanse, ale myślę, że nie. Szereg miał być naznaczony przez los, także reszta ma bana na rozmnażanie się i bana na randkowanie. Będą wiecznie nieszczęśliwi. Chociaż w sumie, czy Elza i Szereg są do końca szczęśliwi? Nie wiem, oby. Kto tu się leje tym razem? Hej, że... Co? Brianusz z Szeregiem? Pogięło ich. Świetna randka w ogóle. No zostawcie tego. Teraz ten się leje z tym, ale pato. Podoba mi się. No fajna pato. Pato, 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 pato. No pieś go, no wskrzeszmy tą randkę marzeń, no. Please. Please. Lisunia. No weź ta. No randka marzeń, czajcie. Dlaczego tak ciężko? No i znowu ci łóżko, kurde, zajęli. O nie, ostatni browar jeszcze. Ale stać nas chyba będzie ideolo. No, ostatni hajs na browar. Piękna sprawa. A jeszcze nawet mamy jeden simoleon symboliczny. Dobra, wkurzam się ogólnie. Idę do tego Izibeda. Jak ona nie potrafi normalnie zejść w ciążę. Może przy okazji nam jeszcze fajniej randka wyjdzie. Oni u nas chce sikać. Dobra, to zyszczy się tak szybko. No, ja byłam pierwsza, panie Boczek. Panie Paździoch. Czemu panu się chce wtedy, kiedy mnie się chce? Proszę wyjść stąd. Zaproś. No. Niech coś w ogóle trybi. Tutaj, please. No sorry, takie ściany jeszcze nie pomalowane, ale niedługo tu będzie ładnie. Dobra, postaraj się o dziecko. Też się nie udało nawet z Izibedem. O co chodzi, tej szmaciurze? Jak mnie ona wkurza. O, myślałam, że jakaś cyganka przyszła z kolejną lampą Gina. A tutaj przyszła jakaś ta... No piątej nad ranem ci wbija z Hobbit, piar. Halo, coś mi... Dobra, już zaraz będzie randka marzeń. Wbijecie to. No nie, gdzie on idzie? 13 sekund dobrej randki. Nie, nie. O, zaczep go, zaczep go, zaczep go. Boże, w ostatniej sekundzie. Nie. Nie wbiło mi się. Pierdolę, no. Gówno. Dupie mam was wszystkich. Idź won. W ogóle pożegnaj się z nimi. Przynieś mi coś za tą świetną randkę. Relax, relax. Relaksowałaś się z nim już tyle czasu. No. I pewnie nie jesteś znowu w ciąży. O co chodzi?
Oj, ten jest trochę zdechnięty. Myślę, że trzeba zacząć dbać o jego komfort. Najwyższy czas. O nie, torty mi się już zesrały. Najgorzej. A, ta oczywiście wali browara. Bez krępacji. Aha, w ogóle mieliśmy chyba pustą lodówkę, z czego pamiętam. I chyba dalej tak jest, więc fajnie. Super, dostaliśmy, kurde, róże za 15. Czy to będzie czas umierando w rodzinie 500+? Czy my się odbijemy jakoś od tego dna? Nawet nie możemy sobie tego, to pewnie... O, poczekaj, jak napijesz się tego soku, to ci głodek przypadkiem nie wzrośnie, znaczy nie zmaleje, w sensie? I co? Nawet nas na pizzę nie stać. Nie, tylko mu jeszcze zgorszyło pęcherz. Ciężkie czasy nadeszły. No priorytetem były, kurde, ściany do pokoju, nie? A nie żarcie. Może to się zemścić. A może się uda jakoś przetrwać. Dobra. Kończę na dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Simsów. Pa, pa!